Naucz się łatwo czasowników nieregularnych. Krzysztof Starnecki, Quest for English. Ten film pokaże Ci, i przede wszystkim nie tylko pokaże, ale pomoże Ci w nauczeniu się czasowników nieregularnych, a konkretnie w większości przypadków ich trzech form, dzięki czemu będziesz mógł, mogła szybko rozmawiać w języku angielskim, stosując poprawną gramatykę. Jest to dla wielu osób przełomowy moment, kiedy nie będą te osoby musiały sięgać do słownika, jedynie sięgną do swojej pamięci uwaga. W którą to pamięć nie musisz nic wsadzać na siłę. Za chwileczkę to pokażę, ale zanim rozpocznę i pokażę, w jaki sposób możemy razem przećwiczyć czasowniki nieregularne, i aby one pozostały w tobie, posłuchaj jeszcze wstępu dotyczącego czasowników nieregularnych w ogóle, a właściwie dwóch czasowników nieregularnych takich ważnych i najważniejszych. Pierwszy to jest czasownik być, to be, i drugi to jest czasownik have. Uwaga! To have. Mieć. Te dwa czasowniki to są jedyne czasowniki w języku angielskim, które przybierają różne formy w zależności od zaimka. I przyjrzyjmy się, oczywiście dla większości osób to jest coś bardzo normalnego, bo od tego zaczynamy, ale trudno, żebym to pominął. A jednocześnie to nam uzmysławia, jaki język angielski jest prosty. Bo czasownik to be w zależności od zaimka I am, you are, He is, she is, it is, we are, you are, they are. To znamy. Odmiana tych czasowników jest dla nas oczywista. Dlaczego w języku angielskim te czasowniki się ten, ten czasownik się odmienia i to w ten sposób, bo on jest czasownikiem potrzebnym do tworzenia pewnych struktur gramatycznych, dlatego on się odmienia w zależności od zaimka. Drugim i już jedynym czasownikiem, który odmienia się w zależności od zaimka inaczej, to jest czasownik to have. Mianowicie, kiedy ja mówię I have, you have, przy pierwszej osobie liczby, e, e, przepraszam, trzeciej osobie liczby pojedynczej, mówię he has, she has, it has. No, a później już jest we have, you have, they have. To jest w czasie teraźniejszym. Czasownik to be przyjmuje w czasie przeszłym też dwie formy w zależności od zaimka, czyli I was, ale you were. He was, she was, it was, ale we were, you were, they were. W związku z tym, jeżeli mamy teraźniejszość lub przeszłość, te czasowniki mogą przybrać różną formę, no i oczywiście to jest cała trudność. Tak często są używane, uczymy się ich od początku, że odmiana I am, you are his, she is, i tak dalej, nie jest dla nas problemem. I to wszystko. Oczywiście możemy sobie teraz zadać pytanie, co się yy, yy, dzieje w czasie przyszłym. To w czasie przyszłym czasownik to be przyjmuje swoją przyszłość poprzez dodanie willego, tak jak to jest w Sixpacku, czyli will be. I tam już nie będzie odmian, zawsze będzie will be, will be, will be. I teraz uwaga. Jeżeli domknęliśmy sobie te dwa czasowniki, jeżeli chodzi o zaimki, to teraz jest pytanie, co to znaczy odmiana, a właściwie trzy różne formy, a nie odmiana czasowników nieregularnych. Otóż w języku angielskim, jak myślę, sporo osób już wie, jeżeli nie większość, ale pytanie, czy operujecie? tymi formami, w języku angielskim potrzebne nam są do struktury gramatycznej, do różnych struktur gramatycznych, trzy formy. Pierwsza to jest ta podstawowa. Czyli tam, gdzie czasownik jakiś przyjmuje swoją podstawową formę. Na przykład czytać to jest read, czyli to read. I w wielu miejscach w gramatyce to słowo read, tak samo write, tak samo stop, tak samo go, to jest właśnie ta pierwsza forma. I tak, że będziemy mówić I am, you are, he is, she is. To jest ta pierwsza forma. Możemy też powiedzieć o tej formie, że ona dotyczy na przykład teraźniejszości najczęściej. Ale uwaga, uwaga, to jest już duży skrót. Ważne jest, że jest to pierwsza forma. Druga forma, to jest forma, która w praktyce używana jest tylko i wyłącznie w trójce six packa, czyli w simple past, w przeszłości. Jak będziemy pamiętać, że ta druga forma dotyczy tylko trójki w naszym sekspeku, czyli tego czasu narracyjnego, tego kiedy coś opisujesz, że coś się wydarzyło kiedyś. A jakbym opowiadał historię, to to jest ta forma. Prawda? I tutaj, jeżeli mówimy o przeszłości, to na przykład czasownik to be przyjmuje was albo were, a czasownik have przyjmuje had. A inne czasowniki, jeżeli są regularne, przyjmują etka, końcówkę ed. Prawda? I to jest ta druga forma. Jak zapamiętamy sobie na dzisiaj, że ta druga forma dotyczy. Tylko i wyłącznie tej trójki. Oczywiście ona się pojawia w różnych innych momentach, ale to już są niuanse, na razie na to nie zwracajmy uwagi. Ważne jest, aby, aby nie zaśmiecać sobie mózgu, a umysłu, yy, swojego procesu nauczania rzeczami dodatkowymi, nawet jeżeli one są super słuszne. A teraz uwaga, jest jeszcze trzecia forma czasownika. Ta trzecia forma jest niezwykle istotna i ona zazwyczaj sprawia najwięcej trudności. Mianowicie to jest tak zwane, i tutaj użyję języka angielskiego, past participle. Okay? Ja powiem w ten sposób. To jest niejako czasownik w stronie biernej. Co to znaczy? Odpowiada na pytanie, jaki, jaka, jakie? Albo po prostu będziemy to traktować jako trzecia forma czasownika nieregularnego. A co z regularnymi? Regularny czasownik, na przykład taki jak paint w naszym sixpacku, to jest paint, druga forma to jest edek, painted, a trzecia forma jest też edek. Więc to jest proste. Czyli druga i trzecia forma będzie zawsze edkiem w regularnych. Natomiast co się dzieje w nieregularnych? W nieregularnych ta trzecia forma w wielu przypadkach jest inna niż ta druga i ta pierwsza. Ale nieregularność może być bardzo różna. Bo na przykład nieregularne czasowniki mogą mieć wszystkie trzy formy takie same. Nieregularne czasowniki mogą mieć jedną formę, pierwszą. Taką, jaką mają, ale druga i trzecia jest taka sama i tak dalej. Dlatego są nieregularne. I teraz jest pytanie, co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam z tym dać radę? I za chwileczkę dam Wam przepis. Ten wstęp jest bardzo ważny, żeby to rozumieć, ale za chwileczkę wchodzimy w moduł ćwiczeniowy. Dlatego daję wam znać, że teraz nam przepis na to, jak nauczyć się czasowników nieregularnych, nie mieć z tym problemów. Uwaga! Ja osobiście taką historię przeżyłem w pierwszej klasie i drugiej klasie szkoły podstawowej, kiedy miałem lekcje prywatne, za które jestem wdzięczny moim rodzicom. Wtedy tak naprawdę nauczyłem się języka angielskiego do takiego poziomu, w którym zacząłem się Komunikować. No a później go rozwijałem nie w szkole niestety, gdzie ten poziom był bardzo marny. No znamy to jaki system w Europie nauczania języków y, 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 jest, ale nauczyłem się na ulicach Krakowa, ponieważ podróżowałem do szkoły muzycznej przez pół Krakowa, po drodze napotykałem różnych ludzi, było dużo turystów, zacząłem z nimi rozmawiać. Ale to inne czasy i Inny czas przeznacza na to, żeby opowiedzieć. Ważne jest, że teraz pojawia się pytanie, jak nauczyć się tych nieregularnych czasowników tak, jak ja się ich nauczyłem właśnie w pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej. Otóż czasowniki nieregularne, czyli te trzy formy, bo to o to chodzi, dzielą się na pewne grupy, nazwę je grupami fonetycznymi. I są pewne grupy czasowników, które podobnie się odmieniają fonetycznie, czyli mają tę samą melodię, tę samą, mogę powiedzieć, muzykę. I jeżeli ja będę grupować te czasowniki i będę się ich uczyć, jak piosenki, to w tym momencie pozostaje mi to w głowie. I później, kiedy używam jakiegoś czasownika, w mojej głowie automatycznie pojawia się ta melodia, i ten czasownik skakuje. Kochani, zaufajcie mi, tutaj nie ma nic naciąganego, to naprawdę tak się dzieje, i zaraz to zobaczycie. I żeby rozpocząć, rozruszać tę naukę, a właściwie wchłanianie, bo ty się niczego nie uczysz, tylko poprzez powtarzanie melodii. I to jeszcze w odpowiedni sposób, wchłoniesz to, i później będziesz miał jak znalazł. To jest dokładnie to, co powiedziałem. Będziesz miał, miała jak znalazł. Ja tak się tego nauczyłem. I teraz uwaga. To, co zrobimy w tym filmie, to jest zapoznamy się z głównymi, a właściwie najczęstszymi czasownikami nieregularnymi. W regularnych, pamiętamy, mamy etka. Cook, cooked, cooked. Prawda? Work, worked, worked. A w nieregularnych mamy trzy formy. I teraz uwaga, jak się mamy tego uczyć? Przede wszystkim, za chwileczkę na ekranie będziecie widzieć każdy z czasowników, a właściwie trzy formy, które wymieniam. Na ekranie także będziecie widzieć tłumaczenie, co to słowo. Przede wszystkim e, znaczy. Uwaga! Każdy czasownik e, e, będzie miał e, bardzo różne znaczenia w takich detalach, ale my przede wszystkim na ekranie będziemy zamieszczać to jedno lub te dwa najczęstsze, najczęściej używane. Prawda? I teraz uwaga! Do czego Was namawiam? Na początku czytajcie i powtarzajcie za mną, albo tylko posłuchajcie. Ten plik będzie dostępny, jest dostępny. Będziecie mieli okazję sobie go ściągnąć, a właśnie na koniec tego filmu. I ten plik należy słuchać audio, w formie audio, ale uwaga, bez tłumaczenia na polski. Czyli tak: najpierw słuchacie, widzicie na ekranie. Następnie słuchacie i powtarzacie ze mną. Następnie słuchacie audio bez patrzenia na ekran, uwaga, bez tłumaczeń. Kluczem jest to, że jeżeli. I tutaj jest taka główna rzecz, tu Wam daję praktyczną poradę. Ja lubię być skuteczny i właśnie to Wam teraz daję. Uczcie się tych czasowników, ale nie starajcie się na początku zapamiętać, co one znaczą. Po polsku nie. Uczcie się melodii, powtórzcie. Jeżeli powtórzycie dany czasownik 7 razy w grupach, to będziecie już go pamiętać melodycznie, a później. W zależności od rozwoju waszego języka, będziecie uczyć się jego znaczenia. Oczywiście część już będziecie znać teraz, jeżeli uczyliście się. I znowu wracamy do wizualizacji, a później znowu do słuchania. I teraz słuchamy. Sobie w samochodzie jadąc, słuchamy sobie na spacerze, biegając, ćwicząc, a jak robicie tzw. zwany workout. Y Zasypiając cokolwiek. Kochani, jeżeli skupicie się na tym filmie i powtórzycie go sobie siedem razy przez najbliższe dwa tygodnie, codziennie po razie, raz audio, raz wideo, audio, audio, wideo, audio, audio. Więcej audio, za dwa tygodnie operujecie tymi czasownikami od strony fonetycznej, a z czasem przyjdzie do Was także znaczenie. To co, zaczynamy? Pierwsza grupa czasowników to są czasowniki, które w trzech tych. Miejsca, gdzie są formy, mają jedną formę, więc to jest proste. Jakie to są czasowniki? I teraz ja niejako znikam z ekranu prawie, że, a wy na ekranie widzicie to, co wymawiam, a jednocześnie widzimy także tłumaczenie, ale ja tłumaczę nie będę specjalnie, żeby nie zaśmiecać wam mózgu. Uwaga! Czy umysłu, jakkolwiek to powiemy. A więc zaczynamy. Najczęstsze czasowniki nieregularne. Najpierw. All three forms of the verb are the same. Czyli wszystkie y, formy czasownika są takie same. Bet, bet, bet. Kost, kost, kost. Kat, kat, kat. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Let, let, let. Put, put, put. Shat, siat, siat. I tu zwracam uwagę na jedną rzecz. Tam jest taki czasownik hit, żeby nie wymawiać hit. Mimo że po polsku jest h i t, ale w języku angielskim to i nie jest wymawiane jako i, tylko tak jakby ono zniknęło, w ogóle jakby tam nie było samogłoski, czyli mówimy hit, a nie hit, bo hit to jest zupełnie coś innego. Na przykład jak tu będzie gorąco od moich emocji i od waszej radości z tego, że idziecie do przodu, to tu będzie hit, czyli będzie gorąco. A więc Mamy za sobą już pierwszą grupę. A teraz idziemy do następnej grupy. W tej grupie pierwsza forma jest inna niż druga i trzecia, ale druga i trzecia właśnie jest taka sama. I popatrzcie jaka to melodia. Lose, lost, lost. Shut, shut, shut. Get, got, got. Light, lit, lit. Sit, Set, set. Keep. Kept, kept. Sleep. Slept, slept. Feel. Felt, felt. Leave. Left, left. Meet. Met, met. I parę uwag. Zwróćcie uwagę, tam gdzie mamy słowo light, lit, lit. Znowu tam jest literka i w środku po polsku, ale czytamy to jako lit, lit, a nie lit. Lit, lit. Tak jakby tam nie było żadnej samogłoski. Oraz słowie syt. Też mamy podobną rzecz. To i znika, jest set. Tam nie ma syt, tylko jest syt, syt. Tak jakby zniknęło. I teraz uwaga. W momencie, kiedy wypowiadamy te czasowniku, czasowniki, te formy właściwie, pamiętajcie, co ja zrobiłem. Ja zrobiłem tak. Zatrzymałem się na pierwszej, a później dwie razem. Bo wtedy ten rytm nam pozostaje, że to jest razem. Prawda? Tak jak powiedziałem lose, lost, lost. Shut, shot, shot. I teraz jeszcze jedna uwaga. Moja wyma wymowa, ja jestem Polakiem, ja się urodziłem Polakiem i mój język angielski to nie jest e, my native language, tak? Ale ja mam wymowę zdecydowanie bardziej amerykańską. Dlatego na przykład w słowie shut, shot, shot ja mówię shot, shot. Brytyjczyk, ktoś ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych powie shot, shot. Prawda? Albo yy, możemy tam znaleźć get, Amerykanie powie, got, got, tak jak przeczytałem, a ktoś powie, got, got. Nie ma problemu, jedno i drugie jest poprawne. I w ten oto sposób przechodzimy do dalszej grupy czasowników, gdzie właśnie jest ten rytm rozbity na dwa. Czyli pierwsze słowo jest inne, a dwa następne są podobne. I uwaga, jedziemy dalej. Bring, brought, brought. Buy, bot, bot. Fight, fought, fought. Think, thought, thought. Catch, caught, caught. Teach, Tot taught, taught. Sell, sold, sold. Tell, told, told. Pay, paid, paid. Make, made, made. Super. I zwróćmy teraz uwagę na jedną rzecz. Tam, gdzie końcówka jest ght. Czytamy tylko te, to GH jest nie Typu bot, fot, brot i thought język między zęby. Zauważmy, między fight a think w tej drugiej formie jest fot i thought Różnica jest zasadnicza, bo przy czasowniku myśleć, think, wkładamy język między zęby lekko i uwaga, nie artykułujemy, nie rozdziawiamy ust, nie robimy l, tylko mówimy fot, thought język między zęby. I teraz druga sprawa. Czasownik pay brzmi tak jakby tam był edek. Ale gdyby był edek, popatrzcie teraz na ekran, to by byłoby pay i ed dopisane, a tam jest paid napisane zupełnie inaczej i dlatego jest traktowane jako nieregularny. Ale teraz przypominam wam metodę sprint. Jeżeli ktoś z was nie pamięta, jaka jest druga albo trzecia forma czasownika, co robimy? Traktujemy go jako Regularny. I dodajemy etka. I tak nas zrozumieją. Czyli teraz idziemy do przodu, rozwijamy się. Ale żeby mówić, nie zastanawiajcie się, nie pamiętasz formy, drugiej lub trzeciej używasz etka. Czyli na przykład bring, bringed, bringed, buy, bye, buy. To nie jest poprawnie, ale w metodzie sprint to Cię uruchamia. Natomiast Ty już ten problem będziesz mieć z głowy. Jeżeli nie posłuchasz siedem razy przesłuchasz, tak, w podwójnym zestawieniu wideo i audio i to masz w głowie tę melodię. I teraz uwaga, mamy następną grupę tych. Pierwsza forma jest jakaś, a dwie następne są podobne. Czyli jedziemy dalej. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. I teraz przypominam wam, możecie używać metody shadowing. Możecie za mną powtarzać, ze mną czytać lub posłuchać sobie. Możecie wyłączyć też fonię. Przeczytać to sobie na ekranie i mnie posłuchać. I teraz uwaga, jadę do końca. Land, lent, lent. Send, sent, sent. Spend, spend, spend. Build, built, built. Find, found, found. Have, had, had. To już było. Hear, heard, heard. Hold, held, held. Read. Red, red, say, said, said. I tu się pojawia pytanie. Czasownik read pisze się w każdej z tych form tak samo, ale inaczej się czyta. To jak to jest? Tak samo napisane, inaczej się czyta? Tak. Taki raz na jakiś czas jest język angielski. Ponieważ czytamy to read, read, read. Czyli zarówno w drugiej, jak i w trzeciej formie. Czytamy inaczej, więc ucho rozróżnia, ale piszemy tak samo. Ktoś powie: No ale jak ja to rozróżnię w pisowni? Rozróżnić. Nic się nie martw. Po prostu zapamiętaj sobie, że to jest jeden taki element. A co się stanie, jeżeli nie zapamiętasz? Nic. Każdy cię i tak zrozumie. A teraz przyjmujemy inny wariant. Pojawiają się czasowniki. Przypominam, że ja mówię cały czas, cały czas o czasownikach najbardziej popularnych. Wybraliśmy na razie na bazie, tak jakby frekwencyjności, czyli używania, często, częstotliwości używania, najważniejsze czasowniki nieregularne. Inne czasowniki, te rzadsze, nagramy w innym filmie, także nie martwcie. I teraz każda forma czasownika jest inna, ale co jest bardzo ważne, zbudowaliśmy je w takich grupach, czy umieściliśmy w grupach, które fonetycznie są podobne, dlatego ta melodia będzie wam się układać, dlatego spokojniutko powtarzajcie za mną: drive, drove, driven, ride, road, ridden, rise, rose, risen, write, wrote, written, bite, bit, bitten, hide hid, hidden. I popatrzmy się, czym różnią się te dwie grupy. Pierwsza grupa była drive, drove, driven, ride, road, uh, ridden, rise, rose, risen, ride, road, written. Podobne, bo to drugie słowo to było drove, road, rose, road, prawda? To o, tam się pojawia. Natomiast następne dwa to jest bite, bit, bitten i hide, hid, hidden. Równo, prawda? Więc możemy sobie to powtórzyć kilka razy. Bite, bit, bitten, hide, hid, hidden. I teraz jedziemy z następną grupą. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Speak, spoke, spoken. Wake, woke, woken. Kolejna grupa. Uwaga. Blow, blew, blown. Grow, grew, grown. Know, knew, known. Fly, Flu, flown. Draw, drew, drawn. Show, showed, shown. Where, war, worn. Tear, tor, torn. I uwaga! Kolejna grupa. Jeżeli zastanawiasz się, no przecież ja nawet nie jestem w stanie na ekranie, jeżeli teraz tego nie słuchasz, tylko. Albo aż oglądasz i słuchasz, złapać yy, 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 i niejako yy, tak sobie poczuć yy, znaczenie tego czasownika. To nie jest klucz, pamiętaj. Kluczem jest kilkukrotne, przynajmniej siedmiokrotne razy dwa wideo i audio, powtórzenie. Później sobie będziesz odczytywać te czasowniki, których jeszcze nie pamiętasz, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Co to znaczy po polsku? Dlatego ucz się tego, nawet nie rozumiejąc, co dany czasownik znaczy. To jest klucz. Ja się tak uczyłem i w ten sposób później mam jak znalazł, bo to jest melodia. Teraz pojawia się druga, znaczy inna grupa też form, czy czasowników, których formy trzy są różne, ale mają znowu inne jakby dźwięki. Begin, begin, begun. Drink, drank, drunk. Swim, swem, swam. swam. Ring, rang, rung. Sing, sang, sang. Słyszymy? A więc begin, begin, began. Drink, drank, drunk. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Te czasowniki w swojej pierwszej formie mają literkę I, ale zwróćcie uwagę, że w żadnym momencie nie wymawiam tego I po polsku, bo jest begin, drink, swim, ring, sing. Jakbym tą samogłoskę, czy tę samogłoskę, można mówić i tak, i tak, pisać należy poprawnie, tę samogłoskę wywalić stamtąd i przeczytać, jakby nie było tej samogłoski. Begin, drink, swim i tak dalej. I w związku z tym, jeżeli będę sobie powtarzał za mną, to wtedy fonetycznie też będziecie to wchłaniać. I teraz uwaga. Kolejna grupa. It, ate, eaten. fall fell. On. forget forgot forgotten give gave given see saw seen take took taken I kochani W ten sposób mamy bazę do powtórzeń Ten plik jeżeli obejrzałaś obejrzałeś teraz należy obejrzeć jeszcze raz powtarzając Następnie Ściągnąć sobie do siebie plik audio i osłuchiwać się z nim, ale uwaga! Co jest ostatnią informacją najważniejszą? Należy to mówić głośno. Jeżeli będziesz biegać, będziesz gdzieś sobie siedzieć, jeżeli komuś to nie przeszkadza, ale ktoś cię usłyszy, że ty powtarzasz, to pamiętaj, miej to w nosie, że ktoś mówi, co ten gość gada do siebie, co ta gościuwa gada do siebie. Tak, powtarza na głos. Jeżeli nie będziesz powtarzać na głos, nie uczysz się tak szybko, nie słyszysz siebie, a to jest bardzo ważne po to, żeby dalej się rozwijać, przełamywać barierę językową. Kochani, dziękuję za to, że wysłuchaliście. Teraz robota jest po waszej stronie. Przypominam, że czasowniki nieregularne pozostałe zostaną omówione w innym filmie, znajdziesz to na tym kanale. Natomiast, póki co, życzę ci cierpliwości, ale tak naprawdę nie ma tu cierpliwości e, e, jako konieczność, tylko jest świadomość, że po prostu trzeba powtarzać. Pamiętasz? 7 razy dwa i jesteś w domu, your home. Na ekranie widzisz link także w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz dostać m.in. PDF z tym materiałem i z dodatkowym jeszcze opisem, ściągnij sobie to, jest to zupełnie bezpłatne. Wystarczyć. Wystarczy wpisać to do przeglądarki lub kliknąć po prostu na ten link w opisie. Zapraszam serdecznie, to jest bezpłatne. Teraz uwaga, jeżeli Ci się to podobało, daj mi lajka. Napisz komentarz, zwróć uwagę na różne rzeczy. Po tej stronie masz możliwość subskrypcji. Tam jest taki dzwoneczek, zaznaczysz, będziesz dostawać informacje. Że następny film się pojawił. Po drugiej stronie masz propozycje innych filmów, które nawiązują do tej tematyki. A póki co, życzę Ci po prostu sprawnego zabrania się do roboty. Good luck! Krzysztof Stawnecki Quest for English.